Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Kolejna trójstronna umowa o realizacji doktoratu wdrożeniowego na Uniwersytecie Zielonogórskim podpisana. Uczelnia zawarła ją z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Marszowie oraz pracownikiem firmy, będącym jednocześnie doktorantem naszego uniwersytetu. Celem projektu jest rozwiązanie problemu usuwania zanieczyszczeń z bioodpadów selektywnie zbieranych, których zawartość w odpadach jest z reguły wysoka, mówi profesor Marcin Mrugalski, prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą. Chodzi o to, żeby na wysokim poziomie naukowym, badawczym rozważyć praktyczny problem, który funkcjonuje gdzieś w gospodarce i przy użyciu pewnych narzędzi naukowych po prostu rozwiązać autentyczny problem. Są takie sytuacje, kiedy zwykłe działania inżynierskie po prostu nie pozwalają rozwiązać skomplikowanych problemów dręczących daną firmę. I to jest okazja, kiedy się spotykamy i razem nad pewnymi rozwiązaniami współpracujemy. Korzyści z takiej umowy mają wszystkie strony, które ją zawarły. W jaki sposób doktorat wpłynie zatem na działalność firmy? O tym Jacek Połomka, prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Ma przede wszystkim poprawić jakość funkcjonowania zakładu. I ten projekt, który wybraliśmy na temat tego doktoratu, tak naprawdę to jest taki pomysł, który chcemy zrealizować, wprowadzić w życie, dlatego że na żadnym zakładzie w Polsce i praktycznie mamy nadzieję nawet w Europie tego typu instalacja, którą chcemy stworzyć dzięki temu doktoratowi, jeszcze nie powstała. W całym projekcie ogromna odpowiedzialność leży po stronie doktoranta. W tym przypadku jest to Wojciech Dronia. Z punktu widzenia nauki będziemy myśleć o opracowaniu instalacji, która pozwoli nam skutecznie na usunięcie tych zanieczyszczeń, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Natomiast patrząc na to z punktu widzenia przedsiębiorcy, właśnie te wybudowanie i tej instalacji pozwoli na osiągnięcie poziomów recyklingu odpadów, o których tak dużo ostatnio była mowa. Moja rola w tym projekcie jest właśnie przeprowadzenie badań i opracowanie rozwiązania, które pozwoli na skuteczne usunięcie zanieczyszczeń, o których tutaj wspominałem. Dodajmy, że jest to już trzecia umowa, jeśli chodzi o doktorat wdrożeniowy na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.